Czy można lepiej zacząć weekend niż od derbowego pojedynku ze Śląskiem Wrocław? Było to pytanie retoryczne, dobrze wiemy, że jest to możliwie najlepszy scenariusz, tak więc zapraszam Was do studia przed meczem 28. kolejki PKO Ekstraklasy. W materiale porozmawiamy z trenerem Martinem Szewelą, podsumujemy co działo się w mediach społecznościowych, sprawdzimy jak wygląda sytuacja kadrowa Miedziowych, a także przyjrzymy się kilku statystykom. Tak więc bez przedłużania zapraszam do oglądania dalej. Dziś o sytuacji kadrowej w naszym zespole opowie nam szkoleniowiec Miedziowych Martin Szewela. Ja natomiast zapraszam Was na kącik statystyczny oraz zarys historycznych pojedynków pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław. Dotychczasowa historia pojedynków KGHM Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław opiewa na 45 meczów. 20 z nich wygrali Miedziowi, 16 razy górą był Śląsk i 9 spotkań kończyło się remisami. W tym miejscu warto by przypomnieć najważniejsze derbowe pojedynki. Najwyższe zwycięstwo Miedziowych przypadło na 26 września 1992 roku. Wówczas Miedziowi pokonali na własnym boisku Śląsk Wrocław aż 7-0 po 3 trafieniach Daniela Dylusia, 2 golach Dariusza Michaliszyna, a po jednym trafieniu dołożyli wówczas Robert Stachurski i Lesław Grech. Śląsk z kolei swoje najwyższe zwycięstwo odniósł w 2011 roku. Wówczas pokonali nas na naszym stadionie, na stadionie Zagłębia, aż 5-1. Z kolei wszyscy kibice Miedziowych pamiętają ostatnie spotkanie derbowe rozgrywane na naszym boisku. Wówczas po emocjonującym spotkaniu i trafieniu Kamila Kruka w ostatniej akcji meczu drużyna Zagłębia wygrała ze Śląskiem 2-1. Kącik statystyczny zaczniemy od klasyfikacji kanadyjskiej. W niej póki co na 7 pozycji jest Filip Starzyński z dorobkiem 13 punktów, na które składa się 7 goli oraz 6 asyst. O ile zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji jest już raczej poza zasięgiem naszego ofensywnego pomocnika, bo ciężko by było dogonić Tomasa Pekharta, który ma 22 gole i 0 asyst. Co ciekawe, 0 asyst. Tak, druga pozycja na koniec sezonu jest jak najbardziej możliwa. Nasz środkowy pomocnik Filip Starzyński póki co traci 2 punkty do Jesusa i Maza z Jagiellonii Białystok. Jeśli chodzi o gole strzelone przez nasz zespół w tym sezonie, to znajdujemy się na 3 miejscu w całej stawce. Póki co Miedziowi zdobyli w tych rozgrywkach 37 goli. Najwięcej, bo aż 10 pomiędzy 61 a 71 minutą. Jesteśmy również w czołówce, jeśli chodzi o gole zdobyte po stałych fragmentach. Nawet nie w czołówce, a na pierwszym miejscu. Miedziowi z 37 bramek aż 20 zdobyli po rzutach karnych, czy też dośrodkowaniach z rzutu wolnego lub rzutu rożnego. Jedną bramkę bezpośrednim trafieniem z rzutu wolnego zdobył Filip Starzyński w spotkaniu z Wisłą Kraków. Na koniec ciekawa statystyka dotycząca fauli. Czy wiecie, że najczęściej faulowanym zawodnikiem w naszym zespole jest Karol Podliński? Dotychczas rywale przewinili przeciwko niemu aż 39 razy. Biorąc pod uwagę fakt, że Karol póki co w naszym zespole rozegrał 9 meczów, daje to średnią ponad 4 fauli na spotkanie. Tą ciekawostką kończymy kącik statystyczny, a już teraz zapraszam Was na rozmowę ze szkoleniowcem pierwszego zespołu KGHM Zagłębia, Martinem Szewelą. Samotne słowo derby jest takie wyzwanie i dla nas wszystkich, oczywiście dla kibiców, dla kluba. Przynosi to taką większą taką emocję, energię, taki adrenalin do wszystkich. A oczywiście dla kibiców jest to najważniejsze, dlatego że jest to derby, jest tam rywalita jeszcze z historii. Także derby jest Płynie takie oczekiwania, co to przyniesie. Dla nas jest ważne, żebyśmy się dobrze przygotowali na derby. Mój pierwszy mecz tutaj, jak sam przychodził, było do derby w Śląsku, czasem zagrali 4-4. Taki crazy, taki blazniewy mecz. A najważniejsze będzie teraz ale być taki mocny i emocjonalny. Będę to, ja myślę, takie wybiczowane. A to wszystko, co derby, k tomu patrzy. Także jest ważne, żebyśmy byli przygotowani nielen fizycznie, ale i psychicznie a zrobili maksimum dla sukcesu. Tak, już spotkaliśmy się ze Śląskiem. Każdy jeden mecz, któryśmy zagrali, było to równy z równym, taka wyrównana partia. Zgrało się aż do końca, bramki padali już w ostatnich minutach. Także to już jest to, ja myślę, że doświadczony zespół, przychodziła tam zmiana trenera. Także my będziemy grać na wyjazdzie, ale to nic nie zmieni na tych naszych cieloch, które są.
I keď sme o jeden punkt vyše, jak Šlonsk, tak je vážne utrieť sa na tej pozícii, ale my budeme valčiť o zvíťazstvo a 3 punkty v derby meču nám dajú takú moc, také zmocnenie ešte do nastupných dvoch mečov a budeme valčiť dokonca o čo najlepšie miesto v tabeli a by tá tabela bývala taká, že sme byli na gúre, potom aj v dule. Teraz v tým momente je to interesné dla nás, ale dokonca ešte sú 3 meče, je to 9 punktov, tak dla nás je to vážne valčiť o každý jeden punkt až do konca a v tej tabeli, že by sme boli čo najvyššie. Tak vážne bude ešte nastavenie závodníkov, že nie je to koniec, alebo že blíži sa koniec, ale je to naša práca, takže je zvážne pracovať každú jednu sekundu, nielen v tréningu, ale aj v tých mečoch, kde sa valčí o punkty, zaangažovanie, determinácia. To sú také fragmenty, ktoré sú vážne dla nás. Ja myslím, že tá družina je dobre nastavená. A očivišče, jak si prigotovíme šance v tom meču, bude vážna tá efektívnosť. Jak zrobíme si šance, že to naše zachovanie v polekárnom bylo také, že z tých šancí, ktoré si prigotovíme, vykoristať do braniek. A každá branka je dla nás vážna a musíme myšľať na to, že pri rovnosti punktov na konci je tam ružnica braniek strelených a stracených, je tam ďalší punkt a branky, ktorý zespol dá viacej braniek, čiže je tam i to vážne, čiže aj tieto komponenty všetky sú vážne dla nás, že by sme už mysleli dišaj na to, jak bende na koncu, ale ja myslím, že keď môžem uvidieť za zespol, dáme maximum do toho a budeme valčiť až do konca, do ostatnej sekundy, tak jak je to také vlastné dla nás a zrobíme také výniky, z ktorých budeme mať success my, kibici očivišča a to samé celý klub. Byli tam menšie kontúzie, či Bartolevského, Filipa Stažinského, Karlo Podlinský, tam mal trochu problém, ešte Patrik Šiš, takže ten medical staff a fyzio robia maximum dla toho, že by na jutro už na derby boli chlopaci prigotovaní, ale jutro ráno ešte v deň meču je z Rozževka, kde bende vážne aj pogadať so závodníkmi, že by byli na 100% prigotovaní i dlatego, že ak bende závodník tylko na 90%, tak to nie je zhodno. Je zlepšie dať chlopaka, ktorý bende na 100% prigotovaný, bende valčiť za zespúl a jak ten závodník nebende ready, zrobíme maximum dlatego, že by byl prigotovaný do nastupných dvoch mečov i dlatego, že to je zvážne dla nás to samé. Od 4 maja będziecie mogli robić zakupy w fanshopie stacjonarnym w galerii Cuprum Arena, a wszystkie niezbędne informacje przed shoppingiem znajdziecie na stronie sklep.zagłębie.com. Na finiszu rozgrywek czeka nas spotkanie derbowe. Zajrzyjmy więc do obozu rywala, aby sprawdzić, jak wrocławska drużyna radziła sobie na przestrzeni ostatnich miesięcy i bez kogo będzie musiała radzić sobie dzisiaj. Trzeba przyznać, że Śląsk Wrocław w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy spisuje się całkiem nieźle. Wojskowi przez dłuższą część rozgrywek plasowali się na miejscach górnej części tabeli. Obecnie zajmują 8 pozycję ze stratą tylko jednego punktu do 4 Warty Poznań. Wynik ten mógłby być bardziej okazały, gdyby nie słaba gra na wyjazdach. Wojskowi mają problem, aby urwać punkt rywalom, którzy są gospodarzem, a potwierdza to statystyka mówiąca, iż pod tym względem w lidze gorszymi zespołami są tylko Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Mielec. Sytuacja wygląda o wiele lepiej, jeżeli Śląsk gra we Wrocławiu, ponieważ w meczach domowych Wojskowi uzbierali tyle samo punktów, ile nowy mistrz Polski Legia Warszawa. Nasza defensywa będzie dziś musiała na pewno uważać na Erika Exposito, czyli hiszpańskiego piłkarza, który szczególnie upodobał sobie strzelanie bramek miedziowym. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu derbowym rozgrywanym we Wrocławiu to on skompletował hat-tricka, a w grudniowym pojedynku zakończonym szczęśliwie dla naszej drużyny napastnik Śląska otworzył wynik spotkania. Obecnie 24-latek ma na swoim koncie 7 ligowych trafień, a także 2 asysty. Za napędzanie ataków Śląska odpowiedzialny jest kapitan wrocławian Krzysztof Mączyński, który jest liderem zarówno na boisku, jak i w szatni. Były reprezentant Polski wnosi do zespołu sporo doświadczenia, ale i przede wszystkim jakości, co potwierdzi w przedostatnim meczu z Podbeskidziem, zdobywając piękną bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego.
Lista nieobecnych jest dość długa. Nowy trener Śląska Jacek Magiera nie będzie mógł uwzględnić w składzie zawieszonych Zakarski, Izraela Puerto oraz Konrada Poprawy. Oprócz tego z kontuzjami w ostatnim czasie zmagają się Kotugna, Muzonda, Gola, Wilusz czy Putnocki. Walka o jak najwyższą lokatę trwa, zarówno Miedziowi, jak i Wojskowi będą chcieli zakończyć sezon na czwartej pozycji, dlatego wierzymy, że dziś po wielu emocjach KGHM Zagłębie powtórzy wynik z grudnia i tym samym dopisze do swojego dorobku kolejne derbowe zwycięstwo. Do nagrody Młodzieżowca Miesiąca został nominowany absolwent Akademii KGHM Zagłębia Kamil Kruk, a o tytuł Piłkarza Kwietnia walczą Filip Starzyński i Patryk Krzyż. Miedziowym gratulujemy nominacji, a także życzymy kolejnych udanych występów. W ostatnich dniach dotarła do nas przykra wiadomość. Były piłkarz KGHM Zagłębia Bartek Białek doznał poważnej kontuzji, zrywając więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Biały, jesteśmy z Tobą i życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Na stronie zagłębie.com znajdziecie powrót do derbowej przyszłości, czyli lekturę idealną na dzień meczowy. A gdyby wspomnień było Wam mało, to znajdziecie także sylwetkę Michała Stasiaka, czyli bohatera drugiego Mistrzostwa Polski w historii Zagłębia Lubin. W ostatniej kolejce druga drużyna KGHM Zagłębia wygrała na wyjeździe z Wartą Gorzów Wielkopolski, a już jutro podopiecznych trenerów Adama Buczka i Jarosława Krzyżanowskiego czeka kolejny mecz, tym razem Miedziowi podejmą w Lubinie MKS Kluczbork. Na stronie akademiakghm.com znajdziecie nie tylko zapowiedź tego nadchodzącego spotkania, ale także podsumowanie rywalizacji m.in. drużyn biorących udział w Centralnej Lidze Juniorów. Przed nami derby Dolnego Śląska, derby, które zawsze są meczem ciężkim, zawsze meczem, który dostarcza dużo emocji. Tak samo było w sezonie 2012-2013, kiedy to Lubinianie udali się do Wrocławia, żeby zmierzyć się z tamtejszym Śląskiem Wrocław. Podopieczni Pawła Hapala stanowili ciekawą mieszankę rutyny, doświadczenia, no ale także młodości. Mieliśmy chociażby Arkadiusza Wośniaka, mieliśmy chociażby Szymona Pawłowskiego, no ale również Michala Papadopoulosa, doświadczonego Jerego Bilka, mieliśmy Roberta Jerza, mieliśmy Kostę na Moinezu. No i tak ta miedziowa jedenastka się prezentowała, wyszła z nastawieniem bojowym na stadionie w Wrocławiu i to spotkanie od samego początku układało się po myśli Lubinian. Co ciekawe, w tym spotkaniu bardzo dobre zawody rozgrywał Robert Jerz, którego Lubinianie nie wspominają teraz bardzo dobrze, ale to pomocnik dał dwie kluczowe piłki, które zaważyły o losach tego spotkania. Najpierw w 31 minucie po odbiorze w środku pola piłka właśnie trafiła do Roberta Jerza, który podaniem na prawą stronę uruchomił Michala Papadopoulosa, no a ten potężną bombą na krótki słupek wyprowadził Lubinian na prowadzenie. W 87 minucie mieliśmy znów znakomite podanie Roberta Jerza na prawą stronę do Szymona Pawłowskiego. Młody pomocnik Lubinian mimo asysty dwóch obrońców Wrocławian pięknym, mocnym strzałem, tym razem na długi słupek pokonał Rafała Gikiewicza i to Miedziowi na koniec cieszyli się ze zwycięstwa w derbowym pojedynku. Radości nie było końca, aczkolwiek tutaj mała łyżka dziegciu w te dane historyczne. Śląsk Wrocław bowiem zakończył sezon na trzeciej pozycji. Lubinianie byli na miejscu dziewiątym. W tym wydaniu Studia Meczowego to już wszystko. Widzimy się o 20.30 przed ekranami, wspólnie kibicując piłkarzom KGHM Zagłębia w derbowym pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!